Witam serdecznie. Zawody w kole, takie towarzyskie. Losowałem numerek 20. Tak, wszystko przygotowane. Sygnał do nęcenia był. Robię sobie taką dalszą linię pod większą rybę i bliższą na dłubanie leszczyków, drobnicy. Tutaj taka zanęta właśnie w grubszej frakcji. Mam trochę dendrobeny. Posiekam do wstępnego nęcenia. Myślę, posiadam z 5-6 koszyczków. Zobaczyłem. Ile myślisz tego ścinać? Tak sobie zostawię jeszcze ze 2 do nęcenia chociaż. I tam tak grubiej podam. Nie będę tego jakoś strasznie dziobał. Dobra, troszkę kastera w całości i sporadycznie białych, grubych. To tyle. A na krótką linię mam tutaj taką uboższą mieszankę 3 do 1 na korzyść gliny. Tutaj mam czystą zanętę, a tutaj więcej tej ala karpiowej na dalszą linię. Tutaj na razie sama ochotka, joker smrożony. I tak to zacznę. Czyli dość tak glinowo, leszczowo, sam joker i ochotka. I na ochotkę będę tu wędkował. Podam sobie 4-5 najpierw na tą krótszą linię, a później zanęcę dalszą. Możemy zaczynać. Na razie wędkę sobie odstawię. Zanęcimy sobie tą krótszą linię. 4 szklaneczki. Taka 20 od góry, bite up. Dość suche. Glina, jokers. 20 metr. Tu już blacik się zaczyna od 10-15 metra, więc tak sobie wytypowałem. Tutaj będę bardziej w lewo rzucał. O kurde, przesadziłem. Podam, myślę, styka i zacznę to szybkościowo, mam nadzieję, odławiać. Zawody zaczynają się o godzinie 18 i wędkujemy do godziny 11, czyli 17 godzin wędkowania przede mną, więc będzie zabawa. Mam nadzieję, że wynik koło 70 kg uda się wykręcić. Ostatnio były zawody, właśnie 2 koła miały w tamtym tygodniu, to 2 zwycięzców miało około 8 kg, więc z takiego wyniku będę zadowolony. 4 szklaneczki tej ubogiej mieszanki. Przygotowałem sobie na krótszą linię 2 wędki 3-3 metra. Jedną na federgumie, tą co teraz nęcę, i drugą na sztywny zestaw. Na dalszą linię feder klasyczny też. Wędkujemy na 2 wędki, to takie zawody towarzyskie w kole. To naszykowałem sobie 3-6 metra wędkę też z federgumą. W zapasie, jak coś, mam też 2 wędki do metody na krótszy i dalszy dystans, ale to zobaczę, może w nocy odpalę. To już całkiem kołem zapasowym będzie bad. Jakby tutaj mi nie szło, to rano się przyczaję z batem. Teraz dalsza linia, 38 metr, to już wędka do nęcenia. Taka chyba największa szklanka, 5x7. I ta mieszanka grubszej frakcji. Cięta dendrobena, kaster, troszkę grubego, kolorowego. To są cząstki kukurydzy. I takich podam tutaj ze 4. Troszkę to ubiję, bo boję się, że mi rozleci. Nawet nie namoczyłem plecionki. Dobra, mam nadzieję, że poleci. O, ledwo co. Tutaj bardziej w prawo sobie punkt obrałem. Wydaje się, że bardzo równe i twarde dno jest. Mam nadzieję, że później nie będzie żadnych niespodzianek, jak założę przypon. Tutaj dość szybko się donęci taką szklanką. Bardzo dużo tego wchodzi. Wałków nie zdecydowałem się stawiać, trochę z lenistwa, a też jakoś ostatnio mi się nie sprawdzały. O, troszkę w lewo poszło. I na dystansie będę troszkę grubiej wędkował, albo właśnie dendrobena podpięta czymś, albo kukurydza. Zobaczę, na początku może zacznę z grubym robakiem, taką ośmiorniczkę, a jak by też tam drobnica skubała, to będziemy się wygrubiać na 2 wędki, to słabo się tak bawić szybkościowo. Myślę, że główną przynętą tu bliżej będzie ochotka, może podpięta pinką. A tam dalej, tak jak wspominałem, trochę grubiej. Bardzo fajna pogoda, ciepła nocka.
Tyle, że z rana może już być upał pewnie około godziny 8-9, no ale lepiej to niż mielibyśmy marznąć. Ostatni koszyczek i lecimy. Dobra, zrzucę sobie ten dystans najpierw i później będę tu, mam nadzieję, że w kościółku odławiał sobie. I tutaj mam przypon już założony, 14x011, koszyczek 40-gramowy i na razie spróbujemy od grubych robaków. Oto jakiś kasterek też się ostał, to kasterek ze 2-3 grubsze. Zobaczymy, czy będzie jakaś reakcja w ogóle. Do koszyczka topiono pinka albo gruby będę dawał. Koszyczek taki 40 od góru, żeby dobrze punktowo sobie latać. I tutaj ten bardziej w prawo mam punkt 0,75, tutaj szczytówka. Na krótszych wędkach jedną mam też 0,75 uncji, a drugą połóweczkę. Ta krótsza linia na początku, chyba zacznę z federgumu. Będę widział brania tych drobnicy i fajnie będzie. Holem i zacięciem to tak zostanę, a jak coś to mam zestaw na sztywno w razie co. I tutaj koszyczek 30, jakaś mała chyba M-ka. Założymy z Prestona, już coś poluzowało. M-ka 30, myślę, że będzie spoko. Taki mały wiaterek jest. Chcę to robić dość punktowo. I haczyk 18x010. 50-centymetrowy przypon. Na razie same ochotki. 2-3 larwy. I zobaczymy. I na razie ta uboga mieszanka. Minimalnie tylko pinki sobie będę dodawał. A tak na razie tam już mam ochotkę. I jokersa. Spróbuję na te leszczyki zapolować. Tu trochę bardziej w lewo. Jest pierwsza rybka, jakaś mocno drobna. Takie ryby mogę? Ja takimi zrobię ładną wagę. Ja bym się bardziej boił, jakby jakiś ukleje, czy wiesz, coś całkiem... Ja z takich rybek jestem zadowolony. To dobra, drobne rybki chyba będą. Od samego początku coś tam się raczej będzie działo. Tak. Jest kolejna. Mała, ale jest. O nie, jedna. A nie, to nie ukleja. Płoteczka. No i są dwie ryby. No i tak trzeba wędkować sobie spokojnie. Tu kolega Alek wcześniej u mnie był. Pomógł mi się rozłożyć, więc dzięki wielkie. Dzięki temu wyrobiłem się w te kilkadziesiąt minut. No to tak wiecie, w kole to krótszy czas na to wszystko. Nie każdy. Niektórzy tylko przychodzą z dwoma wędkami, z wiaderkiem. I to się w moich oczach też ceni. Ja już tak nie umiem. Wolę wygodnie i jakoś troszkę profesjonalnie do tego podejść też. Ale szanuję właśnie też takich, co tak minimalistycznie podejść do takich zawodów. No nic, będziemy odławiać. Zaraz sobie wezmę licznik ryb. Ile to wędkujemy? Od 18, 6, 17 godzin. Ciekawe, ile ryb się uda złapać. Myślę, że na 200 jest szansa. Jest trzecia ryba, więc na razie nie narzekam na ten zestaw z federgumą. Trzy brania, trzy zacięte ryby, ładnie widoczne. A jakby jakiś alabonusik się wkręcił, to zawsze jestem gotowy. Nie za duże te ryby, ale na razie fajnie, że uklej nie męczył. Tylko płoteczki, krąpiki, więc myślę, że jest ok. Zaraz tą dalszą linię sobie przerzucę, bo coś tam skubało wcześniej. Mała ryba z dalszej linii. Takie szarpane branie. Wcześniej myślałem, że coś szarpało, przerzuciłem, a patrzę, jednak nie. I wtedy też nawet nie było obgryzione. I tym razem chyba też. Nie za wiele tu się działo. Podepnę to kasterkiem jeszcze tam na drugiej linii. Kilka czy takich rzutów. Jak coś, to będę próbował chyba na dendrobenę bądź kukurydzę. A na razie tak. Nie chcę, żeby ono mi za bardzo tam przeszkadzało. Później jak coś, to na bieżę się zmienię na metodę. Ale już w tym polu właśnie nęconym. Cały czas liczę, że się pojawią małe leszcze. Czy teraz, czy przed zachodem słońca gdzieś. Ubogo podałem. Jeszcze później, wiesz, jak będę widział jakąś oznakę tych pojawienia się leszczyków, to wetnę sobie gnojaka też tu bliżej. Chociaż mógłbym to już zrobić teraz, bo to są też fajne wymiarowe okonie. W tamtym roku na takich zawodach właśnie nocnych, na tym zbiorniku, miałem chyba około 10 wymiarowych okoni w siatce. I też zrobiłem chyba około 8 kilo. Ale rano batem się wspomogłem.
Wiecie co, jednak zdecyduję się. Tak, bardzo małą ilość gnojaczka plus kastera wciąć tutaj na bliższą linię. Szczerze mówiąc, chciałbym nawet te okonie się pobawić. Niech 1:3 wejdzie wymiarowy, to już daje do wagi. Tak ja tutaj z taką drobnicą się bawię. Tylko to tak troszkę bardziej zetnę niż na tej dalszej linii, żeby ten soczek, mam nadzieję, skusił okonie czy leszczyki. A tutaj właśnie taką końcóweczkę sobie zakładam. Jakieś cieńszą taką wybieram, bo to naprawdę fajne takie jędrne dendrobeny mam. I po prostu nożyczkami albo paznokciem ucinam. Tutaj teraz sobie zmieszam na górze tą moją dendrobenkę z kasterem ciętym i to będę podawał w tym mini koszyczku. Tutaj tylko tak przybliżę, sprawdzę. O, będzie jakaś rybka chyba. Nieduża. Tak, patrzcie. Trzy grube taka płoteczka. No większa niż tu z bliższa, no ale to nie ma sensu takie odławianie. 9 ryb na koncie. Ile to minęło już? O, pół godzinki. Ale strasznie małe rybki. Takim tej wagi nie zrobię tych 8 czy 10 kilo. Co najwyżej ze 4. Więc muszę tutaj popracować nad zwiększeniem rozmiaru. Tego się boję, ale jednak zaryzykowałem. Chwilę po wkrojeniu gnojaczka już jest pierwszy mini okonek. A tutaj mamy wymiar 20, więc... Teraz taką małą dendrobenę jeszcze przebiję sobie ochotką. Dzisiaj próbuję takie delikatne podejście. Mały koszyczek, przewaga gliny, jokers, ochotka, gnojaczek. No takie typowo leszczowe, a jak to wyjdzie, to się okaże z czasem. Przejdę na taki trochę cichszy, 20-gramowy, otwarty koszyczek na 5 kratek. Dość wąski, to jest chyba ESK z Matrixa. I zobaczymy, jak na to zareagują. Troszkę więcej tu się będzie mieścić niż w tej SC w Windowie. No na tej dalszej linii nie za dużo się na razie dzieje, przy tej jednej płyteczki. Myślę, że chyba się wstrzymał tam do zmroku. Przed godziną 9, teraz są za 15:07. Podnęcę nam dość srogo. 10, może 12 takich szklanek. Chyba, że sobie wałki zrobię, jak będzie dość cicho. I albo metoda tam pójdzie na noc, albo już ten klasyk na grubo. A tutaj mam nadzieję, że cały czas się będę bawił. No to ostatnia płotka fajna. A tak, no na razie po leszczyku, po krąpikach, ani śladu. O, patrzcie, chwilę po zmianie koszyka. Taka płyteczka. Po 13-14 centów. Dzisiaj największa. Zobaczymy co dalej. Godzina za mną. Mam 16 rybek. Teraz mam nadzieję, że płoteczka, nie okonek. O, krąpik. Widzicie? Jakaś już oznaka. Troszkę więcej waży niż ukleja. Jest krąpik. Teraz na dwie pineczki próbowałem. Już też dodaję trochę pinki do mieszanki. Troszkę wzbogaciłem o zanętę. Dość szybko mi ta mieszanka ubywa. Teraz znowu sobie koszyczek zmniejszę na malutki open window. No i zwiększyłem przypon do 70 cm. Tamten już był taki zawirowany. Chciałem sprawdzić, czy będzie jakaś różnica. Na razie nie bardzo. Brania są. O, na tej dalszej linii założyłem dendrobenę podpiętą grubym. No i teraz coś tam smokało. Właśnie przyuważyłem. Zaraz będę musiał przerzucić. Spróbuję może teraz na kukurydzkę z tą dendrobeną. A tak na razie nie było tam żadnych efektów. Chcę też troszkę cięższy zastosować, 30-gramowy, żeby on mi szybko padł na dno. Wtedy jest mniejsza szansa, myślę, na przechwyt uklei. A mieszankę mam dość sypką, więc fajnie to się wszystko będzie szybko wypłukiwało. Nawet z takiego mini koszyczka. Brania zazwyczaj następują dość szybko, do minuty. Bardzo delikatne zazwyczaj, chyba że płyteczki to już tak troszkę fajniej biorą. Już coś gryzie, no ja teraz staram się troszkę dłużej to przeczekać, bo kilka razy właśnie wracałem na pusto, a to jest dla mnie nie za bardzo pożądane. Pinki już tak łatwo nie ściągną jak ochotki, więc mogę sobie na to pozwolić. O, teraz chciałem przesunąć zestaw, ale to zrobiłem z takim już minimalnym zacięciem, żeby sprawdzić, czy coś jest na haku. No i tym razem była mała rybka, więc ściągam. Nie, na pusto. Ukleja. Malutka. Ale sztuka do sztuki i będzie. No powiem wam, że dość ciężko. Myślałem, że już po takim czasie jakąś tam średnią rybkę złapię. 1,5 godziny zawodów. Ja mam na liczniku 27 rybek. No głównie ukleja. Mini krąpiki, mini płotki. Nic porządnego. No daję już sobie pinki kastera troszkę bogatszą. Mieszankę w zanętę robię. To pewnie błąd, ale no nie wziąłem ze sobą wystarczająco gliny. Chcę jeszcze na rano sobie tak zostawić, przyatakować. Jakby była całkiem lipa, to pewnie pójdę spać na godzinkę, dwie. Chyba, że, bo tak chyba ci było ostatnio, doszły mi słuchy tutaj na zawodach, że jak się ściemniło, to coś te leszczyki wtedy dopiero zaczęły żerować. Więc mam nadzieję, że taki dzisiaj będzie. Przynajmniej chociaż niech ze 2 godzinki pobiorą, tak od 10 do 12.
musiał się chwilę zdrzemnąć i atakować znowu. Nic, zobaczymy. Tam na dalszej linii też ukleję ściągnąłem. Czajcie? Była ta dendrobena zapięta grubym i ukleja. I teraz znowu coś tak leciutko mi tryca. Teraz te ukleje, czyli ta zanęta nie pomogła. Tylko sprowadziły ich więcej. Tyle, że troszkę teraz takie fajniejsze. To na dwa grube, czy ochotkę nakładam, czy pinki. Wszystko jedno. Ale nic, trzeba i budować wynik na takich uklejeczkach. Coś tam zostało w koszyczku, się nie wypłukało, to będziemy nabijać. Teraz na dalszą linię założyłem białego, podpiętego małym ząbkiem kukurydzy. Jeden widzę u nas jest, gościu, co łódką sobie wywozi zestaw. Chyba taki typowy karpiarz. To takie zawody towarzyskie, więc mu pozwolili. Może akurat walnie coś większego. No, teraz opanowało ukleje. Słonko całkiem zejdzie. O, tam coś gryzie. To wtedy one się uspokoją. O, chyba zatniemy. O. Tak. Płoteczka. No już większa niż tutaj. Ale nawet nie ma 15 centów. Jeszcze zostało strzępek kukurydzy. I znowu to nabijam kukurydzę z białym. A tu mam fajną taką zanętę. I trochę mączki rybnej dałem. I miazgi kukurydzianej. Zanęty karpiowej, więc coś powinno podejść większego. O, tak na styk rzuciłem. Ta wędka tutaj mi przeszkadza przede mną. Nie wziąłem burgundowych robaków. Grube burgundowe miałem. W domu sobie przesiewałem i przez sito. Sito zabrałem, a robaki w wiadrze zostały. Wiem, że tu mi się sprawdzały czasem. Ale nic. Na wszystko i tak biorę ukleje, to i na burgundowe też biorę ukleje. A wiecie co? Chyba dałem godzinkę czy półtorej przed zmrokiem strzelającą jeszcze metodzie. Mam rozłożoną tą wędkę. Też 3,6, tylko sobie idę odmierzyć dystans 38 metrów i zobaczę. Będę używał tej zanęty, ale oczywiście na włosie dumbbells, będzie też można kukurydzę, ale chyba na początku takie małe dumbbellsiki mam, pomarańcz i panetone. One mi się zawsze zazwyczaj sprawdzały już. Jak tak ryb nie było, nawet płoć czy krąpna nie brały, więc może to będzie lepsze. Dobra, idę tutaj z taką torbą. Sprzętu nawaliłem, nie wiem czy w nocy nie będzie trzeba chować, bo to wszystko rosło zajdzie. Muszę sobie dokończyć zestaw i tutaj mam takie różne rzeczy do metody. Jak przypony. A to może sobie wezmę tam na pokład i to. Różne dumbbellsy. Już żyłkę zaraz sobie zawiążę zestaw. Co mi więcej trzeba? Chyba nic. Tam na końcu na wędce mam taką pętelkę, więc tylko sobie teraz zawiążę taki skrócony zestaw. I będzie gotowe. Metrowy taki po prostu odcinek żyłki. 20, może już się leszczyki powoli pojawił. Metoda, myślę, 30 gramów będzie ok. Szybko złączka do przyponu. Taka przelotowa. Ja stosuję zazwyczaj. Ogólnie jest coś nagroda za największą rybę. No ja się akurat na to nie nastawiam. Niech tutaj są karpiarze. Dobra. Zestaw zrobiony. Dystans odmierzony. Nakładamy pomarańczowego małego dumbbellsa. Biorę się też za powrót tego szybkościowego wędkowania. Taki podwójny podajnik. Co tam się dzieje? Mogę rzucać dystans odmierzony, tylko że plecionki nie namoczyłem w ogóle, ale raczej tutaj obawy nie ma. I tutaj mam zestaw linka główna plecionka, tylko że sobie zrobiłem strzałówkę taką trzy długości wędki. Tak dla zamortyzowania, jakbym miał jakąś rybę taką metodową. Podajnik 30-gramowy. Mogę 40 założyć, by to szybciej się tam napinało, ale dobra. Powracamy, zobaczymy. Ja 37 ryb. Jest chyba w pół do 9 już prawie, może 20 po 8. Więc mi się jeszcze godzinka, tak do zmroku. Więc już tyle jeszcze. Może coś się ruszyło za chwilę. Coś się chyba ucieszyło, a tu z 20 miania jednak jest mi. Ale i tak donędzę sobie dwa bajtapy. Patrzcie, co to sadrowniczka. Może coś tam się ruszy. Zrywamy. Dobra, wiecie co? Idę jeść. To mnie koledzy wołali. Podnęciłem sobie dwa bajtapy. Przyjdę, może coś tam się zacznie.
pojedzone, coś tam wypite, dwie babeczki jeszcze wciągnąłem i zaczynamy. Wcześniej te dwa bajtaby zrobiłem, ale teraz mnie nie było z 20 minut. Zobaczymy, czy będzie odzew. Kilka osób na bata łapie, więc mogło zrobić lepsze wyniki tej drobnicy ode mnie, bo po prostu szybsi będą. No nie wiem, zobaczę, czy rano zdecyduję się na tego bata, czy już zostanę przy federkach. Jakby było teraz wieczorem lipa, przed drzemką godziną czy dwugodzinną sobie bym podnęcił na bata i rano znowu przed wędkowaniem. Dobra, wcinam znowu gnojaka i spróbuję je tutaj przywołać. Nieduże, będę tak sobie dozował. O, tam już coś gnie. Ja sobie założyłem taki kratkowy koszyczek okrągły od góry, żeby trochę tego gnojaka zbierać i dać tym rybom po nosie. Parę rzutów takim koszykiem i zobaczymy, czy będzie efekt. Tego mam nadzieję, że to już leszczyk malutki i się rozkręci. Delikatne branie. Gnojaczek może podziałał, chyba trzeci czy czwarty rzut tym otwartym koszyczkiem, ściętym gnojakiem. Co tu mamy? Raczej tak, raczej mały leszczyk. Już sobie takie rybki będę podbierał. Pierwszy raz dzisiaj podbierak. Użyty. Tak, mini leszczyk, pięknie. Dziwny taki długi. Na dwie pineczki wziął. Teraz taki. Coś się zacznie. Na pineczki bardziej niż na ochotkę. Będę się ubierać, biorę czołówkę. Będziemy tutaj jechać z tematem. Nie wiem, czy coś będzie widać. Czekajcie, włączę ten tryb mocniejszy. Chwilę powiem. Założyłem teraz koszyczek 20, żeby ciszej tam to podawać. Ukleja już całkiem się uciszyła. Jednego jeszcze krąpika wyciągnąłem. No i tak powiem wam, że nie za częste brania. Znowu dotnę sobie troszkę gnojaczka i tak będę w każdym koszyku minimalnie po prostu podawał. No i na razie mocno słabo. Już godzina 10. Nic po tym leszczyku i krąpiku nie było. No więc tak, mamy 11:05. Ja przez ostatnie 2 godziny złapałem chyba 3 albo 4 mini leszczyki i jednego krąpia. Więc cienko. Niby coś przychodzą i tylko takie pojedyncze. Troszkę jeszcze tak minimalnie gnojaczka wkroiłem. Na samą ochotkę je łapię. Z boku kolega złapał Japońca, takiego 25 deka mówi. No nie wiem, jak tak będzie cienko, to chyba prześpię się z 1,5-2 godziny. Tak od pierwszej pewnie. Tylko wcześniej chyba sobie przestawię stanowisko w wodę i rano będę na bata łapał. Jak taka drobnica, to ja szybciej tej drobnicy napierdzielę na bata, niż federem się będę bawił. A ten dalszy dystans metoda, teraz już próbowałem chyba 4 smaków i lipa. W tym momencie chyba Rangers biały. No nic, zobaczymy, jak to będzie. Kurde. Miałem leszczyka też tutaj, nie Rangersa białego. I spiał mi się pod nogami. No jest znowu chyba mały leszczyk na klasyka, ale no z 6-7 minut czekam na branie. Ale teraz już wszystkie raczej takie będę brał pod wirakiem, nie będę szarżował. Krąpiczek albo leszczyk. Już trochę przesadziłem z tym pod wirakiem. Tak, taki mini leszczyk. Zaczynamy. Dobra, przepraszamy się z batem. Tylko usłyszycie niż zobaczycie, ale właśnie sobie nęcę bata. Ciężko widać, mam trochę już rozładowaną latarkę. Federka podnęciłem 3 bajtapami, a bata rozrobiłem Wonder Blacka. Troszkę dodatków i 5 kulek. O kurczę, co to będzie za sieczkarnia. Na bata i na federka tylko uklejem biorą i małe wzdręgi teraz też na bacie.
4:10, czyli już 40 minut wędkuję. Na liczniku 71 ryb, miałem 55, gdy się kładłem spać wczoraj. Szybko wam tam streszczę. To, gdy się ściemniło, udało tylko się do pierwszej rano, czy do pół do pierwszej wygrzebać 4 małe leszczyki i krąpika, więc cienko. Później sobie przesunąłem stanowisko bardziej w wodę, zanęciłem chyba z 5 kulek tej zanęty, którą nęciłem tą dalszą linię. Dzisiaj rano rozrobiłem sobie nową zanętę. Miałem też jeszcze trochę gliny, tak z przewagą zanęty mam mieszankę pod bata 6-metrowego. Tutaj dałem 2 bajtapy pod federka rano, teraz dociąłem trochę gnojaka, ale też samą kleję. Chyba zaraz zacznę zakładać troszkę bardziej selektywną przynętę, może z kukurydzą, kukurydza biały, bo nie dają mi spokoju i nie dam rady tak machać batem i federkiem. Tutaj oby nie wzdręgi, no właśnie, tym razem wzdręga. Już zrobiłem taki zestaw, żeby szybciej opadał na dno, ale jednak one czasem jeszcze przechwytują. O 1:30 położyłem się spać, o 3:00 wstałem, 1,5 godziny drzemki i trzeba walczyć. No tu jestem dużo, dużo szybszy niż federkiem tę kleję odławiać, więc postawię na tego bata. Tu zaraz bardziej selektywna przynęta, większy haczyk i może coś z tego będzie. Już zwątpiłem w te leszczyki, większe krąpie, więc stawiam na bata i trzeba się ratować. Mam może ze 2 kilo na razie. Tu się trochę pobawię gruntem, spróbuję niżej, wyżej. Gdzie te największe ukleje płotki będą brały? No może z czasem się wkręcą leszczyki. I tu pod spławikiem. Na razie ukleje królują, mini płotki, oby nie wzdręgi. Gdyby pierwszy. Jest pierwszy leszczyk na bata, mini leszczyk, a jest. Wcześniej parę płoteczek. Ogólnie szybko ryby nabijam, mam już 91, ale straszna drobnica. Cały czas szukam sobie gruntu, gdzie właśnie uda mi się dobrać do tych leszczyków, bądź troszkę grubszych ryb. Zaraz zacznę pinkę przybijać ochotką, jak ten jeden leszczyk się pojawił. Może tu będą. Też powolutku będę sobie dorzucał takie małe kuleczki co kilkanaście minut. No, ale głównie to ukleję. No, nawet taki gagatek się trafił tutaj na bata. A jeszcze nie wcinałem tu gnojaka. Właśnie miałem taki zamiar, żeby donęcić z gnojakiem. A tak wpadło takie kilka podleszczawek, ale naprawdę malutkie. Ale jakby je odławić w tempo i by się wkręciły w większej ilości, to by było spoko. Już się rozkręcam pod batem. Zaraz właśnie sobie podnęcę z gnojaczkiem. Z 3 kulki takie mniejsze. Grunt chyba znalazłem taki odpowiedni. Pod federem jeden ząbek kukurydzy, bo przez chwilę próbowałem kastera z grubszym robakiem, to też ukleje przyjmują trochę większe, ale co z tego, jak ja tu wyciągnę 3, zanim tam jedno. No i patrzcie, to taki podleszczyk, to już całkiem malutki, ale znaczy, że gdzieś tam się kręcą. Za 15:05, czyli 6 godzin 15 minut zostało, ja mam 100 małych rybek. Ciekawe, ile to będzie? 2,5 kilo? Nie wiem. Zapomniałem spodnie podwinąć, tędy sobie wychodzę przez wodę, bo teraz mam tak stanowisko trochę w wodzie. Mam trochę rybaków, ścięty gnojaczek. To jest Wonder Black z gliną. Robactwo, ścięty gnojak. Przyprawiłem to też karmelem. Takie może mniejsze kuleczki. 3-4 wrzucę teraz, coś też zostawię na później. Na tą drugą wędkę nie mam za bardzo pomysłu. Jak zakładam jakiegoś robaka, to tłuczę, ukleję. Sama kukurydza, cisza. No nie wiem, zobaczymy. Albo 2 na razie, wiecie co? 2. Założyłem gnojaczka i to samo na feder. Ukleję. Jeszcze raz spróbuję z tym gnojaczkiem. Nadal będzie to samo, to znowu powrót do kukurydzy. Nie mam czasu tutaj na 2 wędki się obrabiać. Jeden za drugim. O pół rozmiara większy. Te same pineczki. Co ciekawe. 5:40. 5 godzin 20 minut do końca. Ja mam 132 małe rybki. No i czasem się jeszcze właśnie wzdręgi trafiają. Za chwilę sobie odmierzę dystans z tym. Mój 20, a teraz po przesunięciu krzesła tak 18,5 metra i tam będę rzucał metodę, bo będzie to najlepsze rozwiązanie, bo tak jak jeden ząb kukurydzy, tak średnio, robaka nie zakładam, bo wtedy co chwilę ukleja tłucze, więc chyba mały dumbbells i spróbujemy na metodę. Wczoraj nawet jednego leszczyka miałem na metodę, ale przy samych nogach mi się urwał, spadł z haka, więc chyba taki plan będzie. Thank you.
lekkimi wagę bym nabił, ale takie rzadko się trafiają, zazwyczaj troszkę mniejsze. O, trochę za blisko. Ogólnie płoteczki mi się wkręciły takie małe teraz. Ścierszczyki zginęły, uklejki, mini płoteczki. Takich kulek już może wrzuciłem z 12. Trzy takie kuleczki mi zostały. To co sobie rano rozrobiłem, ale została mi jeszcze ta sfedera. Z 5 kulek, może pewnie takich 6 ulepię. I teraz łapię natopione grube robaki, jeden albo dwa zakładam. To te właśnie płotki brały. Na koncie 143 ryby. Godzina 6, czyli 5 godzin do końca. 200 ryb. To raczej powinno być dzisiaj. No i jest kolejna płoteczka, właśnie o takich mówię. Jest ryba na metodę. No to mnie zaskoczyło. Fajne branie już. Może być jakiś bonusik. W zasadzie leszcza czy japońca. Bardziej bym stawiał chyba na karasia. Bo okoń chyba by tak w dębelce nie przywalił chociaż. Wszystko możliwe. Czy jednak ta metoda to była dobra decyzja. Tylko że idzie mi tu w trzcinki. Nic takiego dużego nie będzie, ale no jest to bonus na takich zawodach. Mamy jeszcze to wyciągnąć. Wow. Szalony. Kim ty jesteś? Japoniec, tak myślałem. Ale ładny. Jakby takie mi tu się wkręciły pod metodę. Kurczę, jak nasz pospolity prawie budowa. Patrzcie, taki wysoki. No taki za 400 punktów gdzieś. Jeszcze raz lecimy z tym. Biały dumbbellsik. Pięknie. Coś tam jest dodatkowego. Pół do siódmej. Z 20 minut po tym, jak Japońca złapałem, wszystko nagle odcięło. Jeszcze parę rybek drobnych złapałem i odcięło. Już w górę i w dół jeżdżę gruntem. Nawet uklejenie puka. Nie wiem, co się stało, czy jakieś sumisko mi tu zaparkowało, czy o co chodzi. Teraz rzucę taką mniej zbitą kuleczkę tej mojej leszczowej mieszanki. Dodałem też trochę ochotki, bo już taka nie ruszająca się za bardzo. Niech się dzieje z powrotem. Jest, narzekałem, wrzuciłem te dwie kulki, jest mini płoteczka. To jedziemy dalej. Już grzeje mi fajnie w plecy. Dzisiaj ma być chyba 35 stopni, 149 ryb. Teraz się przegruntowałem tak z 15 cm. Jest w końcu 150 ryba. Ukleja, nic dobrego nie wróży, no ale jest. Uuu, na metodę coś piknęło. Czekajcie, coś takie szarpane branie mocne. Czy nie mocne, ale szarpane. Będzie jakaś rybka. Nieduża, stawiam na leszczyka. Ojejku, czy to jest możliwe? A, podpiął się płoteczka, patrzcie. Za haczyk. Dobra, nabijam i jadę dalej. Takie podwójne podajniki nabijam. I dwa, taka kanapa. Tylko troszkę to ubijam. Próbujemy. No dobra, teraz znowu wróciłem z gruntem do takiego podstawowego. Wróciły mi te rybki. Głównie ukleję. Jeden mini leszczyk. Zaraz jeszcze spróbuję troszkę dłuższego przyponu, bo teraz bardzo krótki taki używam. Jestem ciekaw, czy to coś zmieni. Wydłużenie przyponu trochę pomogło. Jakieś dwa mini leszczyki, taka płoteczka. Zawsze to lepsze niż ukleja. Na trzy pinaczki teraz łapię. Szkoda mi ochotki, patrzcie. Wrzuciłem ją, taką drugą porcję miałem odłożoną w gazecie. Jeszcze fajnie żyła. Wrzuciłem ją do wody. Woda jest dość ciepła. I sobie ta ochotka umarła większość. Więc dodaję ją teraz do zanęty. A na haczyk pinki. Czasem będę próbował przebić. Mam takie płoteczki. Szkoda, że nie większe, ale nie ma źle. Kurczę, myślałem, że ja tu sobie w miarę dobrze radzę. Tak jak patrzę po sąsiadach. Dzwoni do mnie kolega Mirek. Siedzi całkiem z drugiej strony sektora. Na takim jeszcze bardziej wąskim odcinku. I mówi, że ma sandacza wymiarowego z 5 kilo drobiazgu i 3 karpie w nocy urwał. Więc taki mały update. Ale ja walczę dalej. Nic się nie zmienia. W miarę regularnie cały czas odławiam tą drobnicę. 179 ryb. Do końca. O kurde. 3,5 godziny jeszcze. Już
rzucam takie drobne wałeczki, żeby chociaż tą drobnicę utrzymać z robactwem. Taka nie za bardzo namoczona. Ukleję. Dobra, ściągam klipsy na metodzie. Spróbuję trochę poszukać tej ryby, bo nic tu się nie dzieje. Wrócę do białego dumbbellsa. Przyjąłem kamerę, miałem mówić znowu ucichło. Akurat wycięło kleja. Miałem taki przestój z 15-minutowy. I chyba zdecyduję się na takie grubsze donęcenie. Kilka kul. Połowę sobie skleję. A ryb mam 190. Więc teraz cel 250. Idę zrobię sobie kulę, tylko że z tą mieszanką. Tą grubszą, z kukurydzą, z peletem. Już co będzie. Ochotka. Ta zanęta, dodałem pieczywka Fluo i testera. Z jedną taką kulkę, a resztę już doklejone bentonitem. 5 kul. Wszystkie wrzucam teraz. Dziewięć. Więc czekamy na tą jubileuszową. 200 ryb. To dużo? O, już na tą chyba nazwę filmu. Jest setna ukleja, same ukleje męczą. Jakiś taki sztorm się zerwał, niby przyjemnie, ale wędkować batem niekoniecznie. 20 czy 30 ostatnich moich ryb to same ukleje. Masakra. 250 ryba. Chciałem będzie w siatce i mi wyleciała z rąk. A to był leszczyk. Jeszcze nie kliknąłem, dobra. 249 cały czas. Godzina do końca. No i jednak 250 rybów będzie ukleja niestety. Był leszczyk, uciekł. I 250. Mój rekord na pewno. Zazwyczaj nie liczyłem tak na takich długich zawodach. Zobaczymy w przyszłości, czy się uda pobić. Oby nie, nie chcę już tak męczyć z tymi uklejami. Ja już ostatnich dwóch tam godzin, niecałe dwóch godzin nie nagrywałem. Trochę wederkę, później znowu wróciłem do bata. Tak sobie przechulałem. Jak już zrobiłem te 250 ryb właśnie, to już tak sobie troszkę odpuściłem tą ostatnią godzinę. Zobaczymy, co to wyjdzie. Ciekaw jestem, ile to będzie. Coś pomiędzy 5 a 7 kilo? Nie wiem. Szczerze mówiąc, to może być bardzo duża ilość ryb. Mogłem, szczerze mówiąc, wyjąłem około 280. Z 20 wzdręg, które się nie liczyły. Z 6 uklejów nie trafiłem. Jednego mini leszczyka nie trafiłem do siatki i jednej płoci nie trafiłem. Tak! Bo on ma tam na środku 4515. A, myślałem, że na największą rybę. O tak jebać. Janek, największy leszczyk mój. Dobra, wypuszczamy tę drobnicę. O kurczę. Niecałe 5 kilo jednak, a myślałem, że troszkę więcej tego wyjdzie. No nic, dobra. Może gdzieś w trójce czy w piątce będę. Najlepszym zawodnikiem okazał się kolega Mirosław Malinowski. Waga! Uuu! Brawo, brawo! Miejsce drugie, kolega Roman Dąbrowski. Brawo! 470, brawo! Miejsce trzecie, Gabriel Tivonio. O, brawo! Brawo! 415. No i dobra, po zawodach czas na krótkie podsumowanie. Zajmuję trzecie miejsce. Zabrakło mi chyba 25 czy 35 gramów do drugiego miejsca. A śmieszne było to, że tam pod koniec sobie policzyłem, ile ryb straciłem wtedy, gdy próbowałem wam nagrać tą 250, którą złapałem, ten leszczyk mi wypadł. To wcześniej miałem 6 czy 7 uklei, których nie trafiłem do siatki i jedną płotkę później. Czyli one pewnie miały z 20, 30 czy tam 40 gramów. Widzicie, każdy gram się liczy. Kilka nietrafionych uklejek, no bo uklejki po prostu, miałem blisko siatki, ale gdzieś tam się przekręci, przerzucie i odbijała się albo od poręczy, albo obok wpadała. No nic. Starszy pan to niech ma sobie drugie miejsce. Mirek miał 5 kilo, no i wygrał, i też wygrał zawody na największą rybę. Miał sandacza ponad kilo, takiego ledwo co wymiar, tam parę centymetrów ponad wymiar.
mówi, że trzy karpie urwał. Ten pan, co był drugi, to też karpia urwał. I sandacze miał krótszego i szczupaka chyba, więc tam u nich trochę lepiej się działo. To jest z drugiej strony bardziej, bo ja chciałem chyba czwarty od początku. No tak, to drobnice ogólnie, też jakieś tam japończyki małe. Ten pan, co miał drugie miejsce, to leszczyki mi się dzisiaj wkręciły takie pod zegarek, więc tym zrobił wynik. No nic, tak to było. Ja dłubałem, dałem z siebie wszystko, to ostatnią godzinę trochę odpuściłem, ale i tak bym tam nie naklepał więcej niż 100 czy 200 gramów, więc do pierwszego miejsca brakło. Dobra, trzymajcie się, do następnego. Cześć.